Witajcie serdecznie na moim kanale. Stało się. W końcu dotarłem do równej sumy 1000 subskrypcji. Z mojej strony pozostaje mi nic innego, jak tylko wam bardzo serdecznie podziękować za okazanie zaufania. Bardzo się cieszę, gdy komentujecie. Bardzo się cieszę, kiedy odwiedzacie mnie na kanale. Wyrażacie swoją opinię, wyrażacie swoje zdanie na temat filmów, które robię. Poniekąd, jakby nie było, to wam również należą się gratulacje, bo w zasadzie gdyby nie wy, no to nie będzie tego kanału, bo nie będzie nikt tego oglądał, bo nikt nie polajkuje, nikt nie zasubskrybuje, no i nikt nie obejrzy. No to w tym momencie po co? A widzę, że jest was coraz więcej, z czego ja bardzo się cieszę i tutaj mega ukłony w waszą stronę. Jeszcze łysy całkiem nie jestem, także jeszcze nie świecę żarówką do obiektywu. Bardzo chętnie was bym tutaj zaprosił, zrobilibyśmy tutaj mega imprezę. Tylko podejrzewam, że po tej imprezie musiałbym się stąd wyprowadzić. Nie dość, że z warsztaciku mojego, z mojej takiej małej, można powiedzieć, że prawie że pracowni, to jeszcze z domu bym się musiał wyprowadzić, bo by mnie wyrzucili. Ale mój 1000 subskrypcji zbiegł się z czasem, kiedy są załatwiane formalności, jeżeli chodzi o wyjazd na Dremę 2019. Mam dla was 10 zaproszeń. Jeżeli ktoś z was będzie chciał, wyślę linka, dostaniecie tego linka i w tym momencie trzeba się zarejestrować na stronie. Wpadłem na taki genialny pomysł, który też zresztą nie jest moim pomysłem, tylko jest to pomysł was. Kilku z was pytało się mnie, jak wygląda mój warsztat. Ostatnio Gizmo robił warsztat, pozdro byku, a teraz jeszcze tutaj wam pokażę. Zresztą większość już widzieliście, więc tutaj nie ma specjalnie co do pokazywania, ale mimo wszystko wezmę kamerę w łapę i przejdziemy się po moim potężnym warsztacie. Proste półki, nic ciekawego. Najciekawsze z tego wszystkiego to są drewniane, można powiedzieć, kątowniki, które trzymają całe półki, a są to półki, które zostały zrobione z nóg fotela. Tutaj mamy taką oto półkę. Na tej półce leżą różne przydasie i pierdoły. Tutaj mamy moją starą, mega starą strugnicę, którą pozyskałem od pewnego sąsiada, który chciał to wyrzucić na śmietnik. O. Na tej strugnicy widzicie również mój tablet, który on tutaj ogarnia mi kadry, żebym widział, jak to wszystko się nagrywa. Idziemy dalej. Tutaj mamy moją półeczkę następną, którą dla odmiany zrobiłem, wyobraźcie sobie, te brązowe wszystkie dechy i z tyłu ściana, co widać, to jest płyta ogólnie meblowa. Miałem kiedyś takie stare łóżko, które postanowiłem wyrzucić, ale w sumie wyszło na to, że nie wyrzuciłem, bo przykręciłem to do ściany i zrobiłem z tego półkę. Tu mamy moją piłę stołową. Tutaj mamy taki mega fajny odkurzacz. Powiem wam szczerze, że jak na odkurzacz za 150 zł, dokładnie 149,99, sprawuje się całkiem idealnie. Tu zaadoptowana szafka kuchenna, na której mamy postawiony blat. I ten blat tutaj mi służy za stół. Tutaj kiedyś zrobiłem taki regał na różne takie kawałeczki podręczne, które przydawają mi się w codziennym użytkowaniu. Tam u góry sobie stoją dwie ukośnice plus odciąg. Tutaj
Najważniejsza rzecz w warsztacie musi być. Tutaj mamy od mojej mamy piękną szafkę, kapliczkę, w której trzymam wszystkie rzeczy jakieś tam, które nie powinny się teoretycznie zakurzyć. Tutaj jest najważniejsza rzecz, bo może część z Was się zawsze zastanawiała, co to jest, a to są takie dwie moje kurtyny, które przykleiłem klejem na gorąco do sufitu. Jak widzicie, tutaj sobie stoją rowery i w okresie, w momencie, kiedy coś tam robię i mocno się pyli, odsłaniam te kurtyny i nie muszę co chwilę czyścić tych rowerów. Tutaj mamy moją półeczkę. To jest tak zwana półeczka chwały, na której trzymam większość swojego dobytku. Jakieś tam moje logo, które czasami gdzieś tam widzicie. Największą moją bolączką to na tą chwilę to jest, tutaj jest taka szafka pod kluczem. Tutaj jest blat. Na dole jest jeden blat, u góry jest drugi blat. To zaadaptowałem ostatnio ze względu na to, że potrzebowałem zrobić coś na stojąco i tutaj po prostu musiałem taką konstrukcję tymczasową stworzyć. A jak wiecie bardzo dobrze, konstrukcje tymczasowe wytrzymują najdłużej. Tutaj mamy moją taśmóweczkę dostosowaną do cięcia na stojąco, ze względu na to, że jak ją miałem postawioną tutaj na dole, no to ciężko było sobie radzić i się trzeba było schylać. Idziemy dalej. Tu mamy wiertarkę, którą ostatnio widzieliście w mojej recenzji. Tu jest szafeczka, która też jest z odzysku. Tutaj jest najważniejsza, druga najważniejsza rzecz. Tu jest druga najważniejsza rzecz, a jest to... Przyznać się szczerze, kto ma taką szafkę, szufladkę z takimi śrubkami i wkrętami i różnymi innymi rzeczami, które już nie kwalifikują się do jakiegoś pudełka. I to jest szuflada, magiczna szuflada, w której zawsze wszystko się znajduje. Ok. No to lecimy dalej i wchodzimy do... Poproszę się nie wystraszyć, bo tutaj jest największy burdel. Siostro, wy tu burdel macie. Kuźba. Tutaj jest moje składowisko różnych takich rzeczy, które kiedyś mogą się przydać. I tu... tam jakieś klamory, jeszcze pozostałości po wakacjach, nie do końca rozpakowane i pochowane. I ostatnia część to jest miejsce wycinanek. Wiecie, co tutaj robię. Ostatnio gdzieś tam był wycinany, znaczy się na filmie był wycinany listek marihuany. No i tutaj mój dremelek, którym sobie tnę różne wycinanki. Tak prezentuje się mój warsztat. Tak, w sumie nic specjalnego. Dobrze, że mam gdzie to robić. Dobrze, że mogę dzielić się z Wami moją pasją. I cóż, to będzie wszystko. Naprawdę, jeżeli macie ochotę na te zaproszenie, proszę odzywajcie się w komentarzach. Pierwszych 10 osób, które się odezwie, wyłonię i po prostu prześlę Wam na maila te zaproszenia. Dobra, to z mojej strony potężny ukłon w Waszą stronę. 1000 już jest i lecimy teraz po ile? 10 tysięcy, 100 tysięcy, a może od razu po milion. Dobra, pozdrawiam wszystkich moich widzów.
i do zobaczenia w kolejnym odcinku. O, pozdro, nara i bez pitolenia. Cześć.